Stefan Żeromski Dzienniki Czyta Józef Józefczyk 9 maja 1887 roku Poniedziałek Zaszedłem do najniższego prawie pokładu życia. Nie mam grosza przy duszy i żadnego widoku na przyszłość. Ponieważ Janowa, która dotąd nam usługiwała, przeniosła się gdzieś tam, nie ma więc rano wody, nie pije się herbaty, nie myje się. Najpotworniejsze potworności znudzenia głodowego obsiadać mnie zaczynają. Do tego dołącza się odnowiona choroba. Nieraz, gdy jestem zupełnie głodny i kompletnie bezsilny wskutek bólu boku, niemyty z brudnymi rękami w wytartym tużurku i wchodzę na nieskończoną wysokość naszych schodów, a drzwi zastaje od mieszkania zamknięte, to czułbym wielką wdzięczność ku temu, kto by mnie z wysokości tych schodów zepchnął. Wszystko wkoło mnie, we mnie, wszystko moje, ze wstrętniało. Nienawidzę się tak, że z rozkoszą podrapałbym sobie twarz, gdyby nie obawa, że potem jeszcze bardziej się znienawidzę. Kiedy się cośkolwiek znosi z jakiegoś powodu, dla kogoś, jest przynajmniej mózg zajęty, ale gdy nie ma żadnej przyczyny cierpienia, tylko zwaliło się na nas coś jak góra, nie wiadomo po co to wszystko, na co i za co, wtedy nie chcąc być widocznie banalnym w nienawidzeniu góry, nienawidzimy podobno niesprawiedliwie siebie za wszystko, co nas przygniata. 11 maja, środa. Sprzedałem dziś za 10 złotych Handlowi moje trzynastokolorowe palto. Tak mnie to poniża, tak dziwnie boli, że kiedy ten żyd poszedł, o mało się nie rozbeczałem. Słuchaj, dzienniczku, teraz mojej logiki postępowania. Poszedłem na kawę. 13 maja, piątek. Wczoraj jadłem obiad w taniej kuchni. Czasami to coś warte, gdy przekonamy się dowodnie, że człowiek jest zwierzęciem mięsożernym. Wczoraj mogłem się też uczyć. Dziś nie jadłem nic do godziny czwartej po południu. Poszedłem z głodu do Konrada i zjadłem kawał brykały. Głowa mnie boli. Kiedy powtarzałem wczoraj anatomię, u Otosia co chwila zjawiała się w oknie hrabianka O. Jej naiwna kokieteria przypomina mi Helenę. Zresztą, potworne jest to wszystko, gdy się jeść chce. 14 maja, sobota. Kiedy zgłodniały przechodzę koło masarni lub sklepu z bułkami, zatrzymuję się i marzę. Najzupełniej marzę o jedzeniu. Rozmyślam nad tym, jakbym rwał zębami te całe kawały mięsa. Jestem jednocześnie tak dziecinny, że gdy mija mnie na ulicy śliczna jakaś panienka z dużymi oczami i błyszczącymi włosami, to zgodziłbym się tydzień jeszcze nie jeść i nie myć się, gdyby tylko zatrzymała się, uśmiechnęła i powiedziała mi, jakiś ty biedny. Nieustannie dniem i nocą zajęto rozmową czy czytaniem książki. Uczeniem się, czy leżąc bezczynnie na łóżku, gorączkowo, to gwałtownie, to spokojnie, to z goryczą, to z przebaczeniem rozmyślam nad sobą. 16 maja. Wczoraj w ciągu całego dnia nic nie miałem w ustach. Poszedłem z domu rano, pragnąc, za jaką bądź cenę, znaleźć coś pieniędzy. Ktoż to zrozumie tę wędrówkę od mieszkania jednego kolegi do drugiego z zamiarem pożyczenia pieniędzy? Kto pojmie ten straszliwy wstręt do wyjawienia owego zamiaru? Byłem u Rogalskiego, u Bielnickiego, u Zydlera i żadnemu nie mówiłem ani słowa. To żebranina, to hańba. Był to już więc trzeci dzień, w ciągu których jadłem tylko kawałek chleba w soboty. Jeść mi się nie chciało zupełnie, ale czułem, że muszę zjeść coś, bo słabne nogi się uginają. Wróciwszy do domu i zostawszy soplice wyciągniętego najspokojniej na łóżku, stoczyłem z nim spór namiętny, kłótnie z przezwiskami i z druzgotaniem się wzajemnym, które musiało zastępować walkę na pięście. Tak kłócić się mogą ludzie głodni tylko. 27 maja Piątek. Popsuły mi ten śliczny tydzień pieniądze. Przekonałem się, że nigdy, ale wyraźnie nigdy nie potrafię nie puszczać pieniędzy, nie żyć ponad stan. Kupiłem trochę ubrania, a resztę pozostałą od kupna przeszastałem. Człowiek nieszanujący pieniędzy niewiele wart. Nigdy ja też do moralności życiowej prawa sobie rościć nie mogę. Być szlachetnym uczuciowo i uczciwym to wielka różnica. Nawet i to brutalne powiedzenie, uczciwy, bo to prawdziwym absolutnie nie jest. Vanitas vanitatum. 30 maja, poniedziałek. Chciałbym jak najprędzej dowiedzieć się o rezultacie uwrót obłędu, by raz zacząć pisać moje siły. Plan ułożony materiały zbierać zacząłem. Pozytywista narysować potrafię, mechesa także. Brakuje mi uczciwego, zacnego i dzielnego zachowawcy, który by stanowił taką siłę, jaką stanowić będzie Borowicz. Z pierwotnego szkica pozostanie parę zaledwie miejsc i to najmarniejszych, bo charakterystyki zewnętrzne Zofii i kilka rozmów. Parę dni temu Wasilkowski wymyślał mnie od idealistów, elegistów i tak dalej, i kazał niemal pisać piekielne satyry społeczne, ale szczedrym. Nie umiem i nie chcę nikogo karcić, bo sam jestem zły i marny. Odtwarzać będę. Pierwszy czerwca. Jestem Poganinem. Ateuszem być nie mogę, bo mam serce. Wierzyć w Boga nie mogę, bo ktoś gotów by mi dowodzić, że On jest w trzech osobach. Wiem, że rośliny czują i kochają. Wiem, że w przyrodzie istnieje tajemnicze tchnienie, które kiedyś nazwałem duszą przyrody. Wiem, że uczucia moje z duszą tą łączą się, ale dlaczego i po co jest tak? Nie wiem. Tak, jestem do tego stopnia bezsilny, że mogę być tylko poganinem. Dlatego może taką przewagę mają we mnie uczucie. Czasami one robią przed rozumem olbrzymie skoki. Może mi powiedzą wiele ciekawych rzeczy. Przeczytałem ten dziennik i nie znalazłem w nim jednego dnia bez trosk, bez potwornej męczarni. Jestem widać złym człowiekiem. Źle żyję. Jedyne moje marzenie, jedyne szczęście, jakie jeszcze dostrzegam na mojej drodze, to śmierć za kraj. Są instynkta, z których musi się śmiać cywilizacja. Jednym z takich jest marzenie o męczeństwie za tych, których się kocha nadludzko. A nadludzko kocham wyraz Polska. Gdyby mnie ja kto zapytał, czym ja jestem znalazłbym się w nader przykrym położeniu. Jestem, prawdę mówiąc, autorem mojego dziennika i niczym więcej. I było tak ze mną zawsze. Uniform życiowy, czyli tak zwane stanowisko społeczne, jest dla mnie fazą jakąś przejściową, źródłem, skąd biorę materiał do notatek. Czy jestem artystą? Jedno z najboleśniejszych pytań, jakie sobie zadawać może człowiek taki jak ja, że jestem poetą, o tym dziś nie wątpię. Z jakąż radością oddałbym ostatni tytuł za odrobinę pierwszego. Poeta odczuwa, artysta odtwarza. Oto cała różnica. A jak ona jest okropna, pojąć może tylko jednostka, która odczuwa wszystko, a nic nie odtwarza.